I cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku będzie to odcinek deweloperski, gdzie zobaczymy sobie, jak zbudować Flight Gear z kodu źródłowego. Z tym, że no, na początek weźmiemy sobie Linuxa, czyli zobaczymy, jak to zrobić pod Linuxem i to tylko w dystrybucjach debianowych, czyli też pochodnych jak Ubuntu, a ja jestem na Linux Mint. No ale wszystko to pochodzi od Debiana, więc będziemy mogli tutaj z tego skorzystać. Jak to zrobić na innych systemach? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłem. Na Windowsa oczywiście też można to zbudować, no ale jeszcze na Windowsa przez to nie przychodziłem, więc może później zobaczymy, jak to zrobić na innych systemach. Także tutaj w Wiki Flight Gear mamy artykuł, który właśnie tutaj omawia pewien skrypt, który się nazywa Download and Compile. Jest to skrypt napisany w Bashu. No i w zasadzie tutaj na Linuxie jest to no, o tyle łatwe i wygodne, że właśnie mamy ten skrypt, który w zasadzie robi za nas prawie że całą robotę i buduje za nas wszystko, co trzeba. Nie wiem, jak to by było na Windowsie na przykład. Może też jest tam dosyć prosto to do zbudowania. W każdym razie my się tutaj skupimy teraz na Linuxie i tu właśnie warto sobie znaleźć ten artykuł. Ja nigdy nie pamiętam, jaki on ma tytuł. Przeważnie szukam po Download and Compile i nigdy nie mogę tego znaleźć, ale też sobie zapamiętałem, że muszę wpisać Debian łamane Ubuntu i wtedy też to znajduję. Dobrze, w każdym razie zobaczmy sobie, jak tego skryptu użyć i jak zbudować Flight Gear ze źródeł. Może jeszcze pytanie, po co to zrobić? Oczywiście pierwsza rzecz to po to, żeby móc modyfikować kod Flight Geara, ale też może być to przydatne, jeżeli po prostu chcemy latać na wersji Nightly, czyli na wersji deweloperskiej, a to dlatego, że ona zawiera najnowsze feature'y, jakie są implementowane we Flight Gear, a już bardzo dawno nie mieliśmy aktualizacji tej wersji takiej stabilnej, albo inaczej mówiąc preview. Mamy teraz, jak ja to nagrywam, obecną wersję 2020.3.11, jest to jednocześnie też wersja Long Term Support, no ale od dłuższego czasu nie było żadnej aktualizacji, to dlatego, że zbliżają się też pewnie duże zmiany i ciężko jest teraz może coś wypchać jako wersję jakąś stabilną, bo mnóstwo rzeczy się będzie zmieniało we Flight Gear. Także też dobrze jest sobie zrobić taki skrypt budujący, jeżeli też używacie systemu Linux. No chociażby po to, żeby nie musieć codziennie ściągać 2 GB, czy tam nie wiem, może nie codziennie, ale powiedzmy co parę dni, no bo co parę dni może się coś we Flight Gear zmieniać, więc żeby nie musieć ciągle ściągać tych 2 GB, możemy ściągnąć raz kod źródłowy, a później tylko ściągać aktualizację kodu źródłowego, czyli może raptem parę megabajtów maksymalnie i mieć zawsze aktualną wersję Flight Geara, tą deweloperską. No oczywiście główne przeznaczenie to jest tworzenie kodu, modyfikowanie kodu Flight Geara i rozwijanie tego Flight Geara, więc tutaj oczywiście jak najbardziej deweloperzy też z tego korzystają. I zobaczmy sobie, co musimy zrobić, żeby zainstalować najpierw ten skrypt. Pierwsza rzecz to jest tutaj instalacja 3 pakietów w naszej dystrybucji Linuxa. Jest to Build Essential, Git i CMake. No i tu mamy komendę do odpalenia tego. Ja tu już mam zainstalowany, ale odpalmy terminal. Dla upewnienia się uruchommy tą komendę, czyli po prostu apt-get install, czyli po prostu instalacja tych 3 pakietów. Podajemy hasło do swojego konta na komputerze. No i u mnie nic nie jest do instalacji, bo już ja mam to wszystko poinstalowane. Oczywiście u was, jeżeli coś by nie było zainstalowane, to nastąpiłaby wtedy instalacja. No i tak, przejdźmy od razu tutaj do tych instrukcji, które tutaj nam mówią, no jak po prostu zrobić builda. Po pierwsze jak pobrać ten skrypt, download ten compile i jak go uruchamiać. Może się to wydawać zawiłe, ale w sumie jest to bardzo proste. Na początek musimy sobie tutaj no, zrobić pewną strukturę katalogów, która w zasadzie powinna być dowolna, ale ja zawsze sobie zachowywałem ten katalog DNC Managed. Chociaż możliwe, że on też nie musi się tak nazywać, ten katalog, ta ścieżka też Flight Gear to nie musi być ten katalog, można sobie zrobić dowolnie jaką się chce ścieżkę, no ale ja po prostu przykleję sobie to i stworzymy sobie takie dwa katalogi, czyli idziemy do naszej konsoli, ja jestem już w katalogu Home, więc sobie wkleję tą komendę i no i w tej chwili w katalogu Home utworzyliśmy sobie katalog Flight Gear. Jak dam ls, tak, mamy Flight Gear, a w tym katalogu jest ten DNC Managed. No i teraz przechodzimy sobie do katalogu Flight Gear. Tak, to jest ta komenda druga, już ją zrobiłem. No i teraz skopiujmy sobie tą instrukcję. To jest git clone, czyli po prostu pobierzemy sobie kod źródłowy pewnego projektu, który się nazywa fgmeta. Ja to sobie skopiuję, wkleimy sobie tutaj. To jest malutki projekcik, on tam zawiera mnóstwo skryptów, właśnie też zawiera ten skrypt build and compile, który będziemy za chwilę używać, ale tam są też inne skrypty,
potrzebne po prostu programistom, ułatwiające tam pracę, tak, z Flight Gearem. Ja tam na przykład też odpalałem skrypty do budowania plików z tłumaczeniami na język polski, więc tam też są pewne inne przydatne rzeczy. No ale dobrze, teraz jak widzimy, musimy iść do katalogu DNC, więc dajemy CD DNC Managed. I będąc w tym katalogu DNC Managed, bo jak zobaczymy, on jest teraz pusty, musimy odpalić z pełną ścieżką nasz plik download and compile. No i tu widzimy, że tak, że on się znajduje w tym katalogu FGMeta. No w zasadzie możemy pójść tu sobie do FGMeta. Tak, zobaczymy, że jest tu mnóstwo plików. No i mniej więcej build and compile, gdzie on się znajduje tutaj, tak? Tu mamy build and compile. No mamy też mnóstwo innych skryptów. Także wracamy do naszego katalogu DNC, tak? I teraz odpalimy sobie tą komendę. Ja sobie przykleję to, tą ścieżkę. No i teraz mamy parametry różne. Mamy pierwszy parametr S. Tu mamy mniej więcej wyjaśnione, tak, co one oznaczają. No i parametr S mówi, że chcemy skompilować, gdzie to będzie, o, ostatnią stabilną wersję, tak, ostatnie stabilne wydanie tak naprawdę. No w tej chwili jak to nagrywam, to ostatnie stabilne wydanie to będzie wersja 2020.3.11. Ale mamy też inne opcje, mamy też taką opcję jak long term support, czyli chcemy zbudować ostatnią wersję z long term support. No i w tej chwili jak to nagrywam, to to jest ta sama wersja 2020.3.11, no oczywiście to mogą być też różne wersje, dlatego że wersje long term support są wydawane co 2 lata, a między nimi są wydawane właśnie te stabilne release'y. No a akurat teraz jak to nagrywam, to się złożyło, że stabilny release to jest to samo co LTS, ale oczywiście mógłby być wydany jakiś inny stabilny release. Nie wiem, czy to nie powinno się nazywać preview release, bo stable to powinno być właśnie LTS. No ale dobra, tutaj coś tam może z nazewnictwem jest inaczej pomieszane. Tak, także mamy takie flagi jak S, czyli wersja preview, czy też stabilny release, long term support release. I mamy jeszcze old LTS, możliwość pisania takiej flagi zamiast tutaj tej eski i wtedy zbudujemy poprzednią wersję LTS, a to będzie wersja właśnie z roku 2018, czyli tak, czy to będzie wersja 2018.3. tam już jakiś numerek fixa, już nie pamiętam jaki. Tak, w każdym razie nie ostatni LTS, tylko jeszcze poprzedni LTS, przedostatni LTS, można powiedzieć, to będzie old LTS. No ale nas najbardziej będzie pewnie interesowało budowanie wersji deweloperskiej, tej ostatniej. No to wtedy po prostu nie podajemy tutaj żadnej flagi, nie podajemy żadnego S, żadnego LTS, ani old LTS. Wtedy nam się właśnie zbuduje wersja next z brancha next, która oznacza wersję tą deweloperską, nad którą obecnie pracują programiści Flight Geara. Kolejny parametr to jest opcja J i tutaj podajemy liczbę wątków procesora, jaką chcemy tutaj użyć do kompilacji. Oczywiście warto użyć tej zmiennej dolar w nawiasie nproc, co nam wyciągnie po prostu wszystkie wątki procesora, jakie mamy w naszym komputerze. Możemy też oczywiście podać myślnik J i jakaś liczba, na przykład 8, mówiąca, że będzie użytych tylko 8 wątków. No ale to jak to woli. No ja najlepiej podaję sobie tą flagę, to ja to sobie skopiuję, bo to warto sobie zawrzeć, bo rzeczywiście wtedy są użyte, będą użyte wszystkie wątki procesora. No i podajemy, jakie komponenty teraz chcemy zbudować. Dla mnie to będzie pierwszy build, więc ja podam wszystkie. Czyli tu mamy SimGear, to jest biblioteka zależna, takie serce symulatora, które tam wykonuje wszelkie obliczenia związane z lotem i tak dalej. Mamy samego Flight Geara, który spaja cały projekt i mamy FGData podane, czyli nasz katalog z danymi różnymi potrzebnymi dla Flight Geara. Brakuje mi tu jeszcze OpenSynGraph, tak, czyli tego silnika graficznego dla Flight Geara. Oczywiście nie musimy go podawać, ale ja go podam, ja go sobie też zbuduję. Czyli damy sobie OpenSynGraph, OSG jest też flaga. Oczywiście skąd wziąć te flagi, to też jest tu gdzieś opisane. O, tu mamy chyba wszystkie te flagi, wszystkie te pakiety, jakie możemy sobie dołączyć do budowania. Tak, widzimy, że możemy sobie nawet Peliba dołączyć. Tak, mamy SimGear, Flight Geara. Tak, mamy FGData. Mam jeszcze jakieś archaiczne, które już chyba nie są używane, jak FGRun, to jest poprzednia wersja launchera. Kto zna starego Flight Geara, ten pewnie jeszcze pamięta. Także podam sobie jeszcze z OpenSynGraphem, tak żeby zbudować sobie na wszystko, a później już przy kolejnych buildach nie musimy podawać tych wszystkich paczek.
możemy już podawać tylko na przykład samego Flight Geara. Zależy właśnie, co chcemy zbudować, ale żeby też mieć pewność, że zostanie pobrana ostatnia, najnowsza wersja OpenSyncGrapha też, to możemy to sobie dorzucić. No i teraz odpalmy sobie taką komendę. No pierwsze co mamy ostrzeżenie, warto poczytać, bo tak, mamy tutaj właśnie pierwsza informacja, że typowy build, czyli SimGear, FlightGear i FG Data będą nam zajmowały aż 12 GB na dysku, więc warto się tutaj zaopatrzyć w miejsce na dysku, jeżeli go nam brakuje. No to taka podpowiedź, żeby użyć tej opcji J, żeby użyć więcej wątków procesora. No i dalej mamy informację, że użyjemy tutaj, będzie użyty branch next, to oznacza właśnie wersję deweloperską. Tu mamy też podpowiedzi tych innych flag, które możemy użyć, jak wersja LTS, S i old LTS i tak dalej. No i jeżeli jesteśmy pewni, że to chcemy wykonać, tak, mamy pytanie are you sure to continue i tak, czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować? Jestem pewny, dajemy enter i w tej chwili odpala nam się mamy jeszcze informację, co się dzieje, że będziemy instalowali sobie takie paczki, odpowiednie wersje OpenSyncGrapha 3.6 i gałęzie Next dla kolejnych paczek. I tu nam się odpaliło komenda z Linuxa, apt-get update, żeby zrobić update'a wszystkich paczek linuxowych przy okazji, co troszkę też nam może zająć czasu i może być zbędne później przy kolejnych odpalaniach builda, ale na początek można to sobie uruchamiać. I teraz pobiera nam się OSG, czyli OpenSyncGrapha, jest git clone i jest klonowane repozytorium OpenSyncGrapha, czyli jest pobierany kod źródłowy OpenSyncGrapha. W sumie już został pobrany, dużo to nie ważyło, 68 MB. I teraz leci mi kompilacja tego OpenSyncGrapha. No i z tego co wiem, to ten OpenSyncGrapha troszkę się buduje, ale zróbmy to sobie tylko raz przy pierwszym budowaniu, później już wyłączymy sobie OpenSyncGrapha z budowania. Także ja czekam, jak to się zbuduje, a wam przyspieszam czas. Może jeszcze sobie uruchommy nową kartę. Odpalmy HTOP. Tak, widzimy, wszystkie procesory zasuwają i pomagają kompilować kod. Także rzeczywiście opcja J działa i wszystkie procesory są w użyciu. Także to tak na marginesie, że rzeczywiście moja cała moc procesora jest użyta teraz do kompilowania kodu. I teraz mamy kolejny projekt SimGear. Jest pobieranie teraz też kodu SimGeara z repozytorium SourceForge'a. Mamy komendę git clone. No i teraz znowu troszkę potrwa pobieranie kodu, ale też chyba niedużo, bo SimGear dużo też nie zajmuje miejsca. No i rozpoczęło się pobieranie SimGeara. Już się prawie pobrało. No i teraz zacznie się kompilacja SimGeara. Także ja znowu czekam, a wam przyspieszam czas. Ok, SimGear jest zbudowany i teraz mamy FG Data. I tutaj mamy zapytanie, bo jest pewien problem z pobieraniem całego repozytorium FG Data bezpośrednio z SourceForge'a. Po prostu tutaj jakiś prawdopodobnie SourceForge ma jakiś problem i rzeczywiście zdarza mi się, bo ja już nie pierwszy raz odpalam świeżą kompilację, że rzeczywiście przy tam próbie pobierania chyba już 1 GB po prostu się coś wywala i przerywa całe pobieranie i trzeba wszystko zaczynać od nowa. Dlatego tutaj twórcy tego skryptu przygotowali na takie pytanie, czy chcemy rzeczywiście spróbować pobierać kod źródłowy SourceForge'a, a tutaj oni zalecają pobranie ze repozytorium zwierciadlanego z GitLab'a. No i później jest taka sugestia, że później by trzeba było sobie zmienić, tak, tu mamy repository setup, że trzeba byłoby sobie zmienić tak remote'a, adres URL remote'a z GitLab'a na właśnie później SourceForge'a. No nie jestem pewny, czy tak trzeba zrobić, bo nigdy tego w sumie nie robiłem. Nigdy tam tymi remote'ami się nie bawiłem. Podejrzewam, że kiedyś udało mi się bezpośrednio pobrać kod z SourceForge'a i po prostu tak używam. Chociaż już też nie jestem pewny. No ale żeby nie było, że się coś wywali, że nie będę musiał niepotrzebnie czekać, to ja po prostu właśnie użyję GitLab'a.
No i tak, żeby to zrobić, to dajemy po prostu yes, tak? Potwierdzamy, że tak, że chcemy użyć GitLaba. Jeżeli damy nie, no to oznacza właśnie, że ten skrypt spróbuje pobrać FG data z SourceForge'a. No i możemy też dać cool, czyli po prostu wyjść z tego skryptu i nic nie robić. No ja potwierdzę, dam po prostu enter, tak? Tu mamy wielką literką yes, czyli wystarczy dać enter, co oznacza, że zgadzamy się na pobranie kodu z GitLaba. Później zobaczę właśnie, jak wyglądają remoty tego projektu FG data i czy to rzeczywiście będzie nam wskazywało na GitLaba, bo też się zastanawiam, czy rzeczywiście trzeba później kombinować z tymi remotami, czy nie wystarczy po prostu odpalić skryptu po raz drugi, tak żeby on sam zrobił te update'y i może nam przemieni tego URL-a. Zobaczymy zaraz. W każdym bądź razie to jest teraz najgorsza część budowania, bym powiedział, a to dlatego, że do pobrania będzie jakieś ponad 3 GB danych, tyle waży repozytorium FGData. Może dlatego też sam SourceForge ma problemy tutaj jakieś z ściąganiem tych takiej dużej ilości danych. Może tam jest jakiś limit do 1 GB, no nie wiem o co chodzi, ale właśnie zauważyłem, że przy 1 GB dokładnie jak już chcę dograć ostatnie bajty do 1 GB, to po prostu się wywala coś. No ale zobaczymy, także mam 28% pobierania już. Także no ja czekam, a wam przyspieszam czas. No i w końcu pobieranie FG data dobiegło końca. 3,5 GB nam się tutaj pobrało, jeszcze coś dociąga. No, widzimy nawet, że poszedł jakiś update. Co to się zadziało? A tak, on automatycznie nam przeszedł na SourceForge'a. Tak, zmienił nam adres remote'a, także super, nie musieliśmy tego robić ręcznie, tak jak się tego spodziewałem. Więc poszedł też nam update. Tu widzimy właśnie, w jaki sposób wygląda update. Oczywiście jest to update z Gita. Także FG data pobrane. Tutaj nic się nie kompiluje, bo to są same dane. Tu nie trzeba nic kompilować. Teraz jest pobierany FlightGear projekt. Tu widzimy klonowanie też z SourceForge'a repozytorium FlightGeara. Tu mam nadzieję pójdzie to dużo szybciej niż FG data. No niestety FG data to był najcięższy pakiet do pobrania. Tutaj tak, idzie to błyskawicznie, już mam prawie 100% i teraz nastąpi kompilacja FlightGeara, co znowuż troszkę potrwa, także procesory rozkręciły się na maksa i ja czekam, a wam przyspieszam czas. No i budowanie całego FlightGeara ukończyło się i zakończyło się sukcesem. Tak widzimy tu po drodze, że nie było żadnego błędu. Skrypt zakończył działanie. No i teraz jak wejdziemy sobie tutaj do naszego katalogu, tak jak to widzimy w tym DNC, jest cały build zrobiony. Ten katalog był pusty. To wszystko co tu jest, to jest właśnie efekt działania tego skryptu download and compile. Jak pójdziemy sobie w install FlightGear, to tutaj mamy nasz katalog FGData. Tutaj mamy bin, gdzie mamy binarki, czyli będziemy uruchamiali ten plik. Ale nie musimy robić, raczej nie powinniśmy tego robić z tego miejsca. Tak wam to tylko pokazuje, co tu się znajduje. No i mamy tutaj repozytorium FlightGeara, tutaj mamy repozytorium SimGeara i mamy repozytorium OpenSimGrapha, silnika graficznego. Także teraz mamy też tutaj, widzimy skrypty, które możemy uruchomić, żeby uruchomić po prostu FlightGeara. Możemy też uruchomić sam FG.com. Możemy też uruchomić FlightGeara w wersji z debugerem, tak żeby móc go debugować. No a nas interesuje uruchomienie normalnie do lotania, powiedzmy, tego pliku. Więc teraz w konsoli możemy sobie uruchomić run fgfs.sh. Oczywiście możemy też podać sobie launcher. No przy pierwszym uruchomieniu tutaj jeszcze sobie musi FlightGear podoczytywać dane nawigacyjne o lotniskach i tak dalej. I launcher jest uruchomiony, możemy tak wybrać samolot i sobie latać na najnowszym buildzie deweloperskim. No też mamy podgląd konsoli, tutaj widzimy co wypluwa FlightGear w konsoli. No i też możecie pomyśleć, że oczywiście takie budowanie trwa bardzo, bardzo długo, zwłaszcza że on tam pobiera wszystkie rzeczy. Ale weźcie pod uwagę, że on to robi tylko przy pierwszej kompilacji, on musi wszystkie rzeczy pobrać na czysto.
teraz, gdy uruchomimy ten skrypt budujący po raz drugi, to on już nie będzie wszystkiego pobierał na nowo, tylko sprawdzi, czy jest coś, czy są jakieś poprawki, znaczy jakieś aktualizacje do pobrania. I tylko te aktualizacje pobierze, czyli pobierze tylko te pliki, które się zmieniły od naszego ostatniego builda. Ale też dla ułatwienia sobie buildów, ja tutaj zauważyłem, że po prostu uruchamianie, tak, pamiętanie tej całej komendy, uruchamianie tych parametrów, wpisywanie ich jest dosyć uciążliwe. Dlatego przygotowałem sobie do własnej pracy własne skrypty budujące jeszcze dodatkowo, które obudowują właśnie użycie tego Download and Compile. I przygotowałem sobie kilka wersji takich skryptów. Pierwsza niech będzie po prostu pełne budowanie z pełną aktualizacją wszystkiego, więc stwórzmy sobie nowy plik, ja go nazywam sobie na przykład podkreśnik, podkreśnik. Dajmy sobie build full sh jako właśnie skrypt bashowy. Czyli to będzie po prostu budowanie wszystkiego z aktualizacjami wszystkiego. No i ja już sobie przygotowałem po prostu skrypt, co on ma robić, czyli pierwsza rzecz, że umieszczam go sobie w katalogu tym FlightGear, nie w DNC, ani nie w FGMeta. No i pierwsza rzecz, co ten skrypt robi, tak, pierwsze co robimy, to sobie wejdziemy też w katalog FGMeta i zrobimy tam git pull, czyli sprawdzimy, czy przypadkiem nie zaktualizował nam się ten katalog, w sensie to repozytorium FGMeta. Jeżeli tak, to git pull pobierze nam też zmiany, bo mogłyby też zajść zmiany do samego tutaj też skryptu budującego. Dalej wychodzimy z FGMeta i pójdziemy sobie do DNC, tak, do tego katalogu i to już uruchomimy nasz skrypt budujący. To też będzie build next, czyli wersja deweloperska, wszystkie wątki procesora. No i dam wszystkie te paczki razem z OpenSyngraph. No i jak to się wykona, to uruchamiam sobie FlightGear z launcherem. To jest opcjonalne, jeżeli chcecie, żeby wam się od razu też uruchomił FlightGear, możecie zawrzeć też tą komendę. No i zapiszmy coś takiego. No i ja to uruchomię. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądał build pełny. Aha, jeszcze jedna rzecz. Muszę nadać prawa do wykonania pliku. Zezwalaj na wykonanie, bo inaczej Linux tego nie uruchomi. Aha, nie ten katalog jeszcze. Dobra. Czyli build full enter. Tak, i on tu robi wszystko, czyli teraz będzie chciał zaktualizować nasze paczki Linuxowe, czyli zrobi apt update. Tu widzimy, że chce wykonać tą komendę apt update i już system pyta nas o hasło. No więc podam hasło. No i oczywiście takie rzeczy sobie wyłączę w drugim skrypcie, bo one są troszkę, no, przeszkadzają przy szybkiej pracy, tak? Musisz tutaj podawać hasło. On teraz będzie sobie robił update paczek Linuxowych, tak żeby sprawdzić, czy są aktualizacje. Jeżeli są, to pewnie można też dać flagę, żeby je od razu zainstalował. No i teraz buduję OpenSyngraph. No zauważcie, że to już idzie dużo, dużo szybciej, dlatego że on już nie musi przebudowywać wszystkich plików, bo tam mu się w zasadzie nic nie zmieniło. Tu zauważyłem, że mignęła mi zmiana, tak? Zmienił się plik w SyngGear. Tu widzimy też, jak to wygląda. Mamy aktualizację jednego pliku. No i teraz przebudowuję cały SyngGear. Także tutaj jest też robiony git pull na wszystkich repozytoriach. Przy budowaniu każdego właśnie repozytorium on też robi git pull i właśnie jak są zmiany, to już pobiera tylko zmiany. Nie trzeba czekać bardzo długo. Zobaczmy FGData. Już zrobione. Git pull poszedł, nie było żadnych zmian. I już idzie FlightGear. Teraz projekt FlightGear jest budowany i też nie było tam chyba żadnych zmian, więc wszystko idzie dużo szybciej niż przy pierwszym buildzie. Oczywiście jak zajdą zmiany, to troszkę to będzie dłużej trwało, bo jeszcze te nowe pliki są wykrywane, że zostały zmienione, więc tam linker też będzie musiał pewne zmiany podokonywać i tak dalej, ale normalnie, o, już jest uruchomione bardzo szybko, nie musiałem nawet przyspieszać wam czasu przy właśnie tutaj takim buildzie. To jest taki pełny build z właśnie aktualizowaniem wszystkiego, a jeszcze bardziej możemy to sobie zoptymalizować. Zaraz to sobie zrobimy. Tu też widzimy na marginesie, że zadziałało mi też uruchomienie FlightGeara z launcherem. I teraz możemy sobie wybrać samolot, scenerię i sobie polecieć. Ale ja sobie teraz przygotuję skrypt odwrotny, że tak powiem. Zrobiliśmy sobie build full. Zrobimy sobie taki build minimalny, tak żeby nie robić, nie pytać o wszystko, nie aktualizować wszystkiego, a tylko zbudować
obecny kod źródłowy, jaki mamy na dysku. Dajmy sobie build min, taki minimal. Edytujmy to sobie. No i tutaj tak, tutaj wyrzucę to aktualizowanie fgmeta. Tu od razu wejdę do katalogu DNC, bo pamiętajmy, że jestem teraz w katalogu FlightGear zawsze z tym skryptem, więc wchodzę do tego katalogu. No i od razu odpalam skrypt budujący, ale do tego usunę te pakiety, jak właśnie, co ja tam usunąłem? Tak, usunąłem SimGear, usunę fgdata i usunę OpenSynGraph. Tak, tego nie potrzebuję przebudowywać. Chcę na przykład powiedzieć, że przebuduj tylko FlightGear. On też przebuduje inne pakiety na zasadzie zależności, tylko jeżeli coś się zmieniło. No i też ewentualnie możemy sobie zostawić uruchomienie launchera FlightGeara samego. Ale ja taki build minimalistyczny przeważnie używam do szybkiego przebudowania kodu. No i ja przeważnie nie używam już tutaj uruchomienia samego FlightGear, ale oczywiście kto co woli. A i tutaj jeszcze ważna rzecz, że użyjmy pewnych dodatkowych flag, żeby sobie wyłączyć te wszystkie aktualizacje linuxowych pakietów, jak i aktualizacje kodu źródłowego. Tutaj pójdziemy sobie w instrukcję, to jeszcze przejdźmy sobie tutaj na sam koniec, bo mamy podsumowanie na samym końcu. Tutaj o, mamy podsumowanie wszystkich opcji. Tu widzimy, jak je używać. To, co nas interesuje tutaj z tego, to wyłączenie sobie właśnie robienia tego apt install, czy też apt update, czyli dodajemy taką flagę, myślnik p i mówimy mu no. Możemy tu pisać bez spacji, to nie ma znaczenia. I tutaj kolejna flaga to jest właśnie wyłączenie robienia git pull, czyli aktualizowanie naszych repozytoriów. Czyli to jest flaga minus D też z N, czyli no, nie rób tego. I możemy też wyłączyć robienie autoconfiga, czyli flaga minus R i także z opcją no, czyli nie rób tego. No i to będzie taki najszybszy build, więc porównajmy to sobie teraz. Dam sobie teraz build min. I już mi się buduje, bez żadnych tutaj pytań o hasła, o aktualizowanie paczek i już zrobione. FlightGear zbudowany, nawet mi się uruchomił, bo tam dopisałem tą komendę uruchomieniową. No i takiego builda używam, jeżeli właśnie pracuję z FlightGearem i chcę na szybko właśnie przebudować to, nad czym pracuję, żeby to nie było zbyt długie, żeby mi tam wszystkiego nie pobierał, bo ja nawet nie chcę, żeby on mi coś aktualizował w trakcie wprowadzania zmian, kiedy ja pracuję nad kodem. Więc taki build, taki skrypt też jest bardzo fajny i pomocny. I oczywiście no, takie skrypty mi pomagają, bo nie muszę pamiętać tych wszystkich flag za bardzo, tylko mam już wszystko zapisane w pliku i uruchamiam ten plik. No i można też zrobić sobie jakiś coś pośredniego, bo tu mamy, można powiedzieć, dwie skrajności, tak? Zbuduj, zaktualizuj wszystko, a tutaj tylko minimalistycznie. Zrobię sobie coś pośredniego, dajmy ten skrypt full, sobie skopiuję znowu i nazwijmy go sobie update. Build update. I edytujmy to. Dobrze, tutaj zrobię, żeby mi fgmeta aktualizował. Niech sobie wejdzie tutaj. Teraz odpali ten skrypt. I ja mu powiem tylko, żeby mi nie aktualizował tych paczek linuxowych, bo to jest jednak zbędne, żebym to robił co chwilę. Ja Linuxa też i aktualizuję sobie w miarę często, jeżeli są aktualizacje, to mi system o tym mówi i go sobie aktualizuje. Tutaj na przykład możemy też wyłączyć sobie niektóre zbędne paczki. Na przykład OpenSynGraph już raczej nie będzie aktualizowany. Więc mogę go sobie też wyłączyć, wyrzucić stąd. Niech mi się tylko aktualizuje SimGear, FlightGear i fgdata. A OpenSynGraph jest już raczej... aktualizacje do niego są bardzo rzadkie, więc nie będę go tutaj aktualizował. No i mamy taki kolejny skrypt FG update i uruchommy go sobie. Zobaczmy, jak on działa. No i pobiera teraz, tak, aktualizował repozytorium SimGeara, zrobił mi tutaj upgrade, ale nic nie było, tak, do aktualizacji. I zaczął budować
SimGeara, już teraz mamy FG Data, też nic nie jest zaktualizowane, FlightGear też nie ma nic do aktualizowania, ale on tutaj sprawdza, czy jest coś do zaktualizowania i przebudowuje wszystko na nowo. Oczywiście to też nie będzie trwało zbyt długo, bo nie było żadnych teraz zmian nawet za bardzo. I na końcu też uruchomi nam się launcher i zaraz to powinno nastąpić. Tak, jest launcher też uruchomiony. No i tak podsumowując, te skrypty właśnie, które nam ułatwiają budowanie, ja sobie właśnie używam taki zestaw trzech skryptów. Właśnie build full uruchamiam najrzadziej, to po prostu, nie wiem, powiedzmy raz na miesiąc można sobie odpalić, tak żeby no, sprawdzić wszystko, czy jest coś do zaktualizowania. Build update, można powiedzieć, można sobie odpalić raz dziennie, tak żeby właśnie pobrać kod źródłowy, czy on się nie zmienił i przekompilować projekt z nowym kodem źródłowym. Tak, bo tutaj mamy wyłączone tylko aktualizowanie systemowych paczek Linuxa i mamy wyłączony OpenSyngraph, żeby on się już tutaj nam nie przebudowywał, bo nie ma tutaj takiej potrzeby. No i mamy build minimalistyczny, który mówi tylko zbuduj mi kod źródłowy, który mam obecnie na dysku, bez żadnych tam aktualizacji, bez żadnych rekonfiguracji. No i taki build minimalistyczny trwa najszybciej, jak mogliście zobaczyć. No i teraz jeszcze na zakończenie, może jeszcze nie koniec, zmieńmy sobie coś w kodzie. Możemy sobie odpalić teraz ten cały katalog DNC, bo w nim zawierają się właśnie wszystkie pliki, z których FlightGear tutaj będzie korzystał i mamy po prostu cały projekt tutaj, teraz strukturę katalogów i uruchomimy sobie FlightGear. Zobaczymy, tak, DNC i tutaj mamy run fgfs.sh. Dobrze, nie będę już launchera uruchamiał, ale dajmy sobie time of day noon, żeby było widno. I od razu nam się uruchamiała FlightGear, czyli domyślna Cessna na lotnisku domyślnym, a w tej chwili jest to Keflavik na Islandii. No jestem wczytany i tutaj wejdźmy sobie na przykład w środowisko pogoda. Tu mamy przycisk Meteor Description, który mnie troszkę irytuje, to znaczy jak sobie go klikniemy, znaczy to jest bardzo fajny feature, to mnie nie irytuje, ale tak, ten feature polega na tym, że jak tutaj mamy Meteor w postaci takiej kodowej, takiej zakodowanej, mało przyjaznej do odczytu dla człowieka, tym bardziej jeżeli nie wiemy za bardzo jak taki Meteor się czyta, no to tutaj to okienko Meteor Description pokazuje nam taką formę bardziej ludzką, bardziej opisową, no i to okienko ma jeden mankament. Za każdym razem jak go uruchamiam, jak uruchamiam to okienko, no to ona jest dla mnie za małe i muszę teraz szukać narożnika. O, i nie trafiłem. I muszę szukać jeszcze raz narożnika i trafić i sobie powiększać to okno. I teraz mamy wszystkie te informacje, że tak powiem, jak należy widoczne. Bez potrzeby tutaj za bardzo scrollowania, tak, i niewygodnego czytania tego. No a w takiej formie, no jest słabo jak dla mnie, tak? Raz, że muszę scrollować, ten tekst jest jeszcze załamywany do nowej linii, bo się nie mieści w jednej linii i tak dalej, jest to bardzo, bardzo nieczytelne. Więc zobaczmy sobie, jak takie okienko powiększyć, żeby ono domyślnie już było po prostu na tyle duże, żeby mi się tutaj większość informacji no, mieściła po prostu. Więc zobaczmy, aha, no tak, co musimy zrobić? Zobaczmy sobie tak, tu mamy przycisk, który się nazywa Meta Description. I po prostu ten tekst wyszukajmy sobie w całym kodzie źródłowym, we wszystkich projektach FlightGeara, gdziekolwiek on jest, to powinien być znaleziony. Meta Description. Coś źle wpisałem. Metar. Meta Description. Mamy tutaj coś. Tak, to jest pliczek Weather XML. Czyli prawdopodobnie. Tu mamy jeszcze skrypty nasal. Tak, name weather. Prawdopodobnie jest to właśnie, tak, weather conditions, czyli to jest to całe okienko zdefiniowane w tym pliku weather XML. No i tutaj, jak mamy ten meter description, to widzimy, że jest to przycisk, jest button. Tak, jest podpis tego przycisku meter description z trzema kropeczkami. I mamy przypisanie akcji do tego przycisku, czyli komenda pokaż okno dialogowe i jakie okno, o właśnie takie, o takiej nazwie, Weather Meteor Description. Poszukajmy sobie teraz tej nazwy. No to jest ten
Tak, to jest to, co było, a to będzie nowy plik, który się nazywa Weather Matter Description. I to, jak miałam, powinno być to okienko. Modal false, let's disable true, można zmieniać rozmiar. Mamy jakąś grupę, mamy tekst, meta description. Tak, to jest chyba tekst, tak, to będzie tekst tego tutaj labelki, tego okna. Tu mamy przycisk, button, escape. Tak, to jest po prostu zamknij okno dialogowe, czyli to będzie ten przycisk w narożniku do zamykania okienka. Dalej mamy text box i mamy jakąś nazwę, tak, meta string human. Tak, czyli to będzie to okienko w środku z tekstem i na końcu mamy przycisk close, tak, ten przycisk close do zamykania okienka. Więc interesuje nas rozmiar okna i jak zobaczymy sobie te jakieś rozmiary, tu mamy rozmiar przycisku, jak nie mam escape, tu mamy jakąś wysokość 200 pikseli, jak nie mam, tu rozmiarów nie mamy do przycisku. Całe okno nie ma też rozmiaru. Więc sprawdźmy to. Mamy preferowana wysokość okna i 200 pikseli. Ja mam takie narzędzie jak ruler na Linuxie. To jest linijka. Dajmy sobie w pionie. Chyba środkowym myszy robiło. Tak. Jest meta description i zmierzmy to okienko. Te 200 pikseli, to ma więcej niż 200, a ten środkowy boksik, tak, ten środkowy boksik ma dokładnie 200 pikseli z tego co widzę, więc to będzie rozmiar tego środkowego okienka, a w poziomie to ma jakieś 150 pikseli może, ale tam nie jest to zdefiniowane. Więc co sobie zrobimy? Zrobimy sobie tak, że jak mamy wysokość, dajmy 250 i zobaczmy, czy ten tekst właśnie co... Dajmy trochę więcej, ale zmierzmy, ile by było 250. Tak, jeżeli to jest to, to 250 będzie gdzieś no, dotąd, więc spokojnie powinno się tutaj więcej rzeczy zmieścić. I dajmy od razu może też, jak jest wysokość, to powinna być też szerokość, tak jak tutaj mamy szerokość. Ok, i szerokość dajmy, właśnie ile dajmy szerokości? 200 pikseli to co najmniej, może nawet 300, albo jeszcze więcej. Zobaczymy, jak się ten tekst ułoży, ale najpierw zobaczymy, czy to się w ogóle nam powiększy, jak dajmy sobie tak ze 300. Zapiszmy to i teraz tak, co ciekawe, ja zobaczę, gdzie ten plik siedzi. On siedzi w katalogu, jak tutaj mamy na tooltipie, w katalogu fgdata i to jest plik XML. Jak to sobie potwierdzę, tak, on tutaj jest i tak, fgdata GUI dialogs i takich plików z FGData, jak zmieniamy pliki z FGData, to w zasadzie nie musimy przekompilowywać FlightGeara, przynajmniej nie zawsze, więc prawdopodobnie, za to sprawdzimy, wystarczy zrestartować FlightGeara, żeby to okienko już zmieniło rozmiar. I nie musimy nawet przekompilowywać, więc dajmy po prostu resetuj i zobaczmy jeszcze raz środowisko pogoda i otwórzmy tak. I widzimy, że okienko już jest domyślnie większe. Tutaj chyba cały tekst też mi się jeszcze nie mieści. Oj, coś kliknąłem. Jeszcze mi się nie mieści. Tu jest przeniesienie do nowej linii. No ale już lepiej, już jest to okienko większe. Ale jeszcze tu muszę troszkę scrolla używać i nie wszystko się mieści w jednej linii, co byłoby fajnie, żeby się mieściło w jednej linii. Teraz mam, ile dałem? 300 dałem. No cóż, stówkę trzeba dodać na pewno, bo tutaj ten tekst ma 100 pikseli. 400 i trochę więcej. No może tak 450 na pewno powinno wystarczyć. Więc dajmy tutaj 450.
I zrestartujmy. I jeszcze raz środowisko pogoda, otwórzmy description, o proszę, i teraz cały tekst jest od razu widoczny w większym okienku. Scroller jest, ale chyba nawet, tak, nawet nie trzeba go używać. No i teraz wszystkie informacje są dostępne, tak? Nie trzeba już tym okienkiem się bawić i go resizować, chociaż możemy go jeszcze powiększać, ale co ciekawe, nie da się już go zmniejszyć do takiego rozmiaru, jaki był. Po prostu ten rozmiar predefiniowany jest jednocześnie najmniejszym rozmiarem dostępnym. Ogólnie można powiedzieć, że jest, no jak dla mnie przynajmniej, lepiej. Tu mamy 450 i rzeczywiście jest 450 razem z suwakiem. A tu powinno być 250, jest 250. Więc no zobaczymy, czy to zostanie zaakceptowane przez deweloperów, taka zmiana. No jak dla mnie jest na lepsze, bo nie trzeba resizować i się bawić z tym okienkiem, kiedy chcemy szybko sobie podejrzeć na przykład inne jednostki metaru, bo na przykład metar nam podaje teraz w hektopaskalach ciśnienie 1004, a my chcemy sobie to przeliczyć na cale słupa rtęci, więc tutaj mamy 1004 hektopaskale, a tutaj mamy cale słupa rtęci i takie cale wprowadzamy na przykład do Cessny, a nie hektopaskale z kolei. Więc tutaj no takie okienko jest przydatne i jednak no było zbyt małe, co było dla mnie no po prostu denerwujące. Także taka drobna zmiana i zmiana tylko tych parametrów i dodanie jednego parametru. Ja tego już nie będę tutaj pokazywał, jak to skomitować, ale oczywiście teraz wypadałoby to skomitować do naszego forka, czyli musielibyśmy sobie zrobić forka projektu FGData, bo ten plik należy do projektu FGData. Jak zrobić takie rzeczy, jak zrobić forka, już pokazywałem w poprzednim odcinku deweloperskim, to było na temat podręcznika oficjalnego FlightGear. Tam się bawiłem z tymi repozytoriami i robiłem forki i pushowałem rzeczy właśnie do forka, a później merge'owałem je do oryginalnego repozytorium. Oczywiście tu wszystko będzie wyglądało analogicznie. Może jeszcze tylko z tą różnicą, że tutaj jak mamy katalog, otworzę sobie nową kartę. Co my tu mamy? Tak, tu mamy katalog, gdzie jest FGData. Tak, FGData jest w install, cd install. Dalej mamy FlightGear i tu mamy FGData. Tak, jak damy git branch, tak, tu mamy właśnie branch next. Jak damy sobie git remote vv, no to widzimy, że mamy remote ustawionego właśnie na link kieruje na właśnie FGData z SourceForge'a i musielibyśmy sobie tutaj dodać nowego remote'a naszego forka, pracować na tym naszym forku tak naprawdę, a nie na origin, nie na oryginalnym tutaj repozytorium FlightGeara, tylko na naszym forku i tam sobie zrobić te zmiany, tam je skomitować, tam je wypchać na serwer SourceForge'a do naszego forka i później z naszego forka zrobić merge requesta do FGData. No dobrze, ale ja już tego nie będę robił, także zobaczyliśmy sobie na szybko, jak przygotować sobie skrypty budujące, jak w ogóle zbudować FlightGeara z kodu źródłowego pod Linuxem. Na szybko też zobaczyliśmy sobie, jak fiksnąć rozmiar okienka. Także myślę, że to jest budowanie ze źródeł jest dosyć fajne, bo właśnie nie musimy codziennie, no jeżeli chcemy codziennie mieć nową wersję FlightGeara, to nocny build jest budowany no właśnie co noc i musielibyśmy na przykład, żeby mieć pewność, że zawsze mamy świeży kod deweloperski, to musielibyśmy zawsze pobierać codziennie 2 GB danych, a tak możemy sobie odpalić na szybko skrypt budujący. Oczywiście no pierwsze uruchomienie trwa długo, ale już kolejne na szybko już uruchomienie i pobranie tylko zmian. No i też sama prędkość tutaj, no prędkość, czas budowania kodu źródłowego jest zależny oczywiście od tego też, jakie macie procesory, bo no wiadomo, im więcej rdzeni, im szybsze procesory, tym będzie to trwało krócej. A na starszych procesorach no może to też być zbyt długi proces, może też być, nie wiem, czy może być dłuższy niż pobieranie 2 GB, ale jeżeli tak, to może wtedy nie ma sensu dla samego pobierania skryptu deweloperskiego budować, tylko może lepiej rzeczywiście pobierać wtedy te 2 GB. No i oczywiście dla twórców, programistów FlightGeara no jest to podstawa, żeby właśnie mieć
źródła i móc je zbudować sobie. Bo też i sami możemy sobie modyfikować kod pod nasze tutaj, pod nasze potrzeby, które niekoniecznie, może niekoniecznie chcemy się nimi dzielić ze światem, a może nie zostały przyjęte z jakiegoś powodu do kodu oficjalnego, więc możemy też trzymać sobie nasze zmiany. Tak, ja teraz sobie powiększyłem to okienko, ale mam nadzieję, że to zostanie przyjęte, więc jak to skomituję, to zobaczymy. Także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć wam.